Cześć, witajcie na kanale Water Just Aborty. Ja mam na imię Karol, dzisiaj ze mną Krystian. Cześć. Wracamy dzisiaj do Was z naszym cyklem dydaktyczno-instruktażowym odnośnie naszych hydropiskarek Sandbot. Dzisiaj zajmiemy się tutaj taką sytuacją. Mamy używanego Sandbota i chcemy wymienić membranę przy zaworze pneumatycznym. Powiedz mi, Karol, do czego służy membrana przy zaworze pneumatycznym? Okej. Membrana służy nam do tego, ponieważ w momencie, gdy naciskamy klamkę roboczą, siłownik pneumatyczny podnosi się, podnosząc tym samym membranę, dzięki czemu mieszanka wody ze ścierniwem udaje się na wąż roboczy i możemy pracować. Okej. A po czym poznać, że ta membrana jest uszkodzona bądź wymaga już wymiany? Dobre pytanie. Jak spojrzysz tutaj w tym miejscu, mamy taki otworek rewizyjny. W momencie, gdy wydostaje się z niego woda w mniejszej lub większej ilości, to jest znak dla nas, że ta membrana albo jest pęknięta, albo w jakiś sposób uszkodzona. Jak w takim razie zabrać się do wymiany takiej membrany? Sprawa jest bardzo prosta. Należy odpiąć te dwa przewody pneumatyczne, następnie odkręcić trzy śruby. W tym momencie mamy wyjęty siłownik i dalszą część pokażemy już u nas na warsztacie. Mamy już nasz zawór pneumatyczny w imadle. Chcemy wymienić membranę. Jakie są dalsze kroki? No już kroki są bardzo proste. Należy złapać membranę, wyciągnąć siłownik troszeczkę do góry. Okej. Następnie od spodu użyć klucza, żeby sobie skontrować. Dobra, widzę, że masz kontrę. Skontrować śrubę i od góry odkręcić tą nakrętkę. Już po chwili powinno nam się udać to zrobić. Ręką. Zostaje nam taki element, wystarczy tutaj tą nakrętkę. Pozbyć się tej nakrętki. Wyciągamy membranę. Wkładamy nową. Wkładamy nową. Jak widać, ta była jeszcze w całkiem niezłym stanie. Ale z racji tego, że już mamy wszystko rozebrane, no to wymienimy. Krystian, jaka jest żywotność takiej gumy? No, to zależy od pracy. Jeżeli mamy robotę, która polega na tym, że czyścimy jednostajnie, jeżeli otwieramy sobie klamkę, naciskamy klamkę raz i czyścimy przez 40 minut, membrana wytrzyma dużo dłużej niż w przypadku, gdybyśmy mieli pracę polegającą na tym, że co chwilę musimy wyczyścić kawałek, zatrzymać pracę, przełożyć element, zmienić, przekręcić i ponownie klamkę otworzyć, więc w takim przypadku membrana będzie pracować dużo częściej góra-dół i dużo szybciej nam się zużyje. A ile membran wymieniliśmy, jeżeli chodzi o nasze sandboty? Bo od 10 lat je sprzedajemy, to dużo tego wymieniamy? Wiesz co, my jako serwis wymieniamy je bardzo rzadko, ponieważ jak sami widzicie, jest to bardzo proste, klienci radzą sobie bez problemów, może na początku ktoś tylko jest wspierany telefonem, natomiast staramy się, żeby klient mógł sobie poradzić w każdej chwili samodzielnie i nie musiał czekać gdzieś tam na serwis, tak? A dostanę taką membranę w Castoramie albo w jakimś innym sklepie? W Castoramie, ale w innym sklepie raczej takiej nie dostaniesz. Dostaniesz to na pewno w naszym sklepie. A jeżeli wy byście chcieli wymienić tą membranę i nie możecie jej nigdzie znaleźć, to zadzwońcie do nas. Krystian, widziałeś, kto rozbiera, może tym razem spróbujesz złożyć to samodzielnie. Dobra, z tego co pamiętam, to szło tutaj. Tutaj mamy nakrętkę. I tu na razie bez kontry wchodzi. No teraz zależy nam na tym, żeby otwory pokryły się w siłowniku. Siłownik oraz membrany mamy już na miejscu, pozostało dokręcić trzy ostatnie śruby i serwis mamy zakończony. Warto pamiętać, żeby regularnie zaglądać do szafki Sandbota i sprawdzać, co się z nim dzieje. Jeżeli będziemy obserwować to, co się dzieje z Sandbotem, czyli na przykład zawór rewizyjny, zapewni nam to bezobsługową pracę. A jeżeli wy byście chcieli dowiedzieć się, jak przeprowadzić serwis membran, które znajduje się w pompie pneumatycznej, odnośnik znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Cześć! Siema.